Cześć, jestem z tobą Julek Playa. Dzisiaj sobie pogadamy o ciekawostkach, czyli pierwszy film na moim kanale taki właśnie, że będziemy sobie gadać o różnych takich rzeczach, co było dawniej w Robloxie. Jeśli chcecie więcej odcinków takich, to dajcie 5 łapek w górę, a 5 łapek w górę to dodatkowa jedna ciekawostka, więc piszcie w komentarzach jakieś ciekawostki, ja może wybiorę nawet i bez tego dodatkowego, jeśli zapomnę albo nie będę mieć pomysłu na jakąś ciekawostkę, to chętnie wybiorę waszą. No i dobra, lecimy z tym koksem. I tak, pierwsza ciekawostka, którą chciałabym wam powiedzieć, to że że pierwsza wersja Robloxa wyszła dopiero w roku 2004, czyli bardzo dawno to wyszło. Druga ciekawostka, którą chciałem wam powiedzieć, to że Roblox dawniej nazywał się Dynablox, a nie Roblox. Taka była nazwa początkowa tej gry, więc tutaj nie było żadnego Robloxa jeszcze. Kolejną ciekawostką, trzecią już, to jest to, że dawniej ogólnie forma płatności to nie były Robuxy, tylko tikety. Mi się wydaje, że każdy powinien wiedzieć to, no bo w sumie tikety dawniej zawsze były formą płatnościową. I później w 2016 roku usunięto te tikety. No i już później ich nie było. To była no wielka szkoda, no co nie? No bo jednak tikety to jedna z tych... najstarsza forma płatności, jaka była. A tutaj co? Usunięto to. Więc no. Kolejną rzeczą, którą chciałem wam powiedzieć, to jest to, że w roku 2012 był atak hakerów, przez to też dodali twarz, która była dostępna przez jeden dzień, kosztował 10 robuxów i już jest ona niedostępna i ona tylko została tylko dana jednemu z najbogatszych adminów w Robloxie. I to był Sigmaster Luke i on właśnie dostał tą twarz, która jest naprawdę rzadka i ona już jest nie do zdobycia w sumie. Nie wiem jak, czy on ma tą twarz, czy nie nadal, ale tak wam tylko powiem, nawet mogę wam pokazać. Było to w kwietniu, 1 kwietnia to się zdarzyło. Akurat w Prima Prilis, co nie? To taki właśnie... taki właśnie fajny, taki śmieszny żarcik wymyślili hakerzy, co nie? Nawet możemy przejść teraz, przechodzimy to sobie teraz do tej twarzy. Jak widzicie, tutaj jest ta twarz właśnie, która została zrobiona w kwietniu, 1 kwietnia 2012 roku, która została dana tylko do Sigmaster Luke, która kosztowała 100 robuxów i tak właśnie wyglądała twarz. Nawet tutaj możemy zobaczyć, ogólnie ta twarz się nie mieściła nawet na charakterze, więc to jest właśnie taki też minus tej twarzy, więc została tylko jedna taka twarz sprzedana. Właśnie jak tutaj widzicie, Sigmaster Luke właśnie to zdobył. Kolejna ciekawostka, którą chciałabym wam powiedzieć, to jest 1 by 1 by 1 by 1, czyli 1x1x1x1, czyli pierwszy haker w Robloxie, to jest pierwszy haker, jaki dołączył do tej gry. Został oczywiście zbanowany, więc nie bójcie się go, on jest zbanowany, nic wam nie zrobi. No i dobra, to jest tylko... to jest dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Przypominam, 10 łapek w górę, kolejny film, a 5 łapek w górę to kolejna ciekawostka. Piszcie w komentarzach, bo ja chętnie wybiorę wasze tutaj ciekawostki, bo naprawdę, wy możecie... Właśnie piszcie, spokojnie, żebyście zdobyli właśnie, że możecie, może będziecie... Może będą wasze te ciekawostki na odcinku, więc piszcie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. No i cześć!